Cześć kochani, dawno mnie nie było, byłam na długim weekendzie, ale wracam sobie spokojnie do nagrywania i dzisiaj, no właśnie, co my dzisiaj zrobimy? Co my dzisiaj zrobimy, gdzie ty mi się tu za płotem chowasz? Boże. Tak, dobrze. Lukrecja śpi. Lukrecja nie dospała i teraz sobie dosypia. Jest 12. Mam trochę katar, bo trawy plom. Co ty, Soniku? Ojoj, Soni, jest gorąco. Sonia, to w takim razie ty się przebierz na ten taki swój strój na gorącą pogodę. Ja nawet nie zauważyłam, że to już lato przyszło. I co my dzisiaj musimy zrobić? Jest sobota. Wy chyba głosowałyście, ja już nie pamiętam, bo to było przed długim weekendem. Tak, głosuj na lokalne plany działania. No zaraz sobie zobaczymy. Głosuj o zniesienie. Zobaczymy, bo nawet nie wiem. Pokaż rachunki, właśnie. Słuchajcie, udało nam się zdobyć tutaj jeden taki punkt odnośnie wody, a ona chce co? Sprzedać nadwyżkę energii lub wody z rachunku. No więc zrobimy to, żeby jej wypełnić tutaj tę aspirację w tym miejscu. I teraz będziemy, właśnie mamy eko-innowatorkę, będziemy sobie mogli zdobyć kolejne stopnie. Spróbuj przekonać Sima do głosowania na lokalny plan działania. Oddaj głos na lokalne plany działania w dwóch osobnych głosowaniach. Osiągnij 10. poziom kariery miejskiej projektantki. O kurde, to będzie trudne, mamy dopiero drugi poziom. No dobra. A ty jak wyglądasz, bo ja nawet nie wiem. Osiągnij 3. poziom umiejętności wytwarzania. Użyj maszyny do recyklingu 5 razy. Wiecie co? Musimy zakupić maszynę do recyklingu, żeby ją mieć chyba tu na parceli. Tak mi się wydaje. Bo podróżowanie za każdym razem mnie lekko irytuje. Dobrze. Na co my w ogóle? Produkcja czystej energii. To my chyba na to już głosowałyśmy. Tak mi się wydaje. La 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 la. Zielone ogrodnictwo. Produkcja czystej energii. Słuchajcie, już na to głosowaliśmy, ale zagłosujemy jeszcze raz, żeby zdobyć te punkty. Mania przetwarzania. Znieść. Nie. Nie, nie chcemy tego znosić. No właśnie. Żeby oddać głos. To właściwie tylko po to. Ktoś jakiś człowiek chodzi, weź się przywitaj. Weź się przywitaj. Kupimy maszynę do recyklingu. Czy ty w ogóle masz coś, żeby to zrecyklingować? To mnie interesuje. Masz wosk sojowy, bo sobie pozbierałaś. Nie, właściwie nie za bardzo. A ty? Korzeń taro. Tablet do e-projektów. Osiągnij 2. poziom majsterkowania. O, to też by nam się przydało. Dobra, skoczymy chyba na tą parcelę publiczną sobie, razem, wspólnie. Weź już wstań. Tutaj mamy świeczkę niedokończoną, którą zresztą robiła nasza znajoma. I zaraz to ogarniemy. Boże, czemu to jest tak brudno i co z tym można zrobić? O, to jest pytanie. Czy my możemy coś... Boże, czemu ty ją straszysz? Czemu ty jesteś dla niej wredna? Przedstaw jej koncept. Proszę. Proszę, przekonaj ją do poparcia produkcji czystej energii. I co? No powiedz jej dowcip o wampirach. Czemu ona jest zawstydzona? Maska, nie ma się czego wstydzić. Maki masz trochę brzydki. Nie słyszeliście tego? Ale słuchaj, to nie twoja wina. To pewnie lustro miałaś kiepskiej jakości. Co, udało ci się, czy się nie udało? Aha, bo to chodziło tylko o spróbowanie, okej. Oddaj głos, to już mamy. Osiągnij 10. poziom kariery. Dobrze, to już czytałam i to będzie trudne. Sonia, satysfakcja 1675. Coś możemy jej kupić, ale nie mam pomysłu, co? Potem to wymyślę. Jak wymyślę, to będzie ok. Dobrze, moja droga. Znaczy, moje drogie laseczki.
W ogóle, bo dziewczyny były na randce i randka była chyba nawet udana, więc całkiem spoko. No co ja wam powiem, no dzieje się. Dzieje się, chociaż tutaj ulepszanie tego świata wcale nie jest takie proste, jakbyśmy chcieli. No. Ale miłość kwitnie. Miłość kwitnie, to jest najważniejsze. A, w ogóle to powinniśmy się zabrać trochę za zarabianie, bo tak szczerze mówiąc to kiepsko u nas z kasą. A ja bym chciała dodać właśnie trochę drzew do naszej parceli, tak jak nam tu radzą w The Sims. Dobrze, podaj coś tam recyklingowi. Co by tutaj? Grzyby? Dobra, podaj grzyby recyklingowi. Niech będzie. A ty co? Ty, moja droga, pójdziesz przeszukać śmietnik, bo ty to tak lubisz, że właściwie... Ojoj, pusty! To niedobrze. Ja chciałam, żebyś przeszukała. To się przydaj na coś. I zbierz wosk sojowy. Tutaj. Czy my możemy? Nie możemy, bo musimy wrócić do domu. To tego robić nie będziemy. Ale byliśmy ostatnio u jakichś naszych sąsiadów w ogóle. O, tu jest jakiś. A, tu też nie możesz zanurkować. Nie, no to kiepsko. Kiepsko. Nie podoba się mnie to wcale, a wcale. O, właśnie tu. Tu chyba był wosk sojowy do zebrania gdzieś. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Ale nie wiem, czy go znajdę. Bo żem tu była dawno, no. Żem tu dawno była i wiem, że tu gdzieś było, ale nie widzę. Właśnie, chyba teraz widzę. Dobra, mam. Mam go, zbierz wosk sojowy. Dobrze, a potem wróć tu. Podjedź rowerem. Ale podjedź rowerem nie razem, tylko po prostu podjedź rowerem, bez sensu. Podejdź tutaj. Podjedź rowerem tutaj właśnie. Dobrze. A ty, moja droga, no miałaś tutaj się poddać recyklingowi i co? I nic. Jak zwykle olałaś. To już tradycja, ty zawsze olewasz. Proszę bardzo. Recyklingujemy. Nie dyskutuj. Ojaju, jaju, no nie chcę mi się. Boże, co za leń. Dawaj, laska, dawaj, recyklingujemy. Zobaczymy, co nam z tego wypadnie. Z tego grzyba. O, mamy wodę. Sok pomarańczowy, przepraszam. Sok pomarańczowy nie dopiłaś. I co? Coś wypadło? Jej! Mistrzyni tworzenia. Jej, cudownie, podaj recyklingowi następne coś. Może być sok pomarańczowy, niech się nie marnuje. I tu mam jeszcze takie mąkę ze świerszcz. A teraz nie możesz, bo właśnie ktoś ci zajął maszynę. I dlatego właśnie chyba chcę kupić maszynę do domu. Twórz. Co możemy stworzyć? Półka na książki z fabrykatora. Krzesło do salonu. Możemy w sumie. Możemy. Czemu nie? Chodź, spróbujemy zrobić krzesło. Jeśli tylko maszyna nie będzie na nas obrażona. Nie, nie da się, bo znowu zajęli. Boże, jakie to życie jest trudne w tym świecie. Wszyscy nam wszystko zajmują. Naprawdę. O, wróciła. Dzień dobry. Zebrałaś wosk, to wiesz co, wosk przekaż tutaj. Czy ona może tu zrobić świecę? Nie bardzo. O, ale zaraz, bo ty chyba... Nie, nie ty, ty. Ktoś musiał, a nie ty. Tylko, że ty to do pracy, wyrzuć pracę z drewnie. Ty musisz osiągnąć... co ty musisz osiągnąć? Majsterkowanie, no właśnie, to dobrze. Dobrze, że wpadłam. Chodź tu, laska. Gdzie ty jesteś? Za wolno ci simowie chodzą. Zrób rzeźbę, blok noży. Zrób rzeźbę, rzeźba konia.
No nie, znowu. O! O! Idź mi stąd. No nie. Nie, wiecie co? Nie. Nie. Irytuje mnie to koszmarnie. Ciągle mi tu ktoś coś zajmuje. Tak, a ta poszła spać. Mi się nie wyspała. Nie, 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 nie. Nie, słuchajcie. Nie, nie. Po prostu wracamy do domu. Dosyć tego. Dosyć tego. Ja się nie będę tutaj, kurde, kłócić o narzędzia. Kupimy sobie, nie wiem, czy wszystko, bo chyba wszystkiego nie damy rady. U nas nie stać, ale przynajmniej jedną z tych dwóch rzeczy sobie kupimy. Sobie najwyżej kupisz książkę i poczytasz, żeby to majsterkowanie ogarnąć. Czy was też doprowadza do szału, jak simowie nie robią tego, co wy chcecie, żeby robili? Bo mnie po prostu doprowadza to do szewskiej pasji. Co ty tu możesz? Nic nie możesz, bo jesteś nieswoja. A czemu ty jesteś nieswoja? Bo jesteś głodna i śpiąca. Dobrze, idź spać, dziecko. Tobie się zachciało robić jakieś rzeczy do jedzenia, a to jest kompletnie niepotrzebne. Wyrzuć świece. W ogóle strasznie nam potrzebna soja. Musimy koniecznie posadzić soję. Nie wiem jeszcze jak, bo zdobycie nasion soi wydaje się być problematyczne. Świeca maczana. Robię to najprostsze z tego prostego względu, że nie chcę mi się kupować barwników, bo i w sumie po co. Jak się nauczymy robić inne, to wtedy może zainwestuję w barwniki, a tak to nie ma za bardzo sensu. Próbka mikroskopowa. A jak tam nasze kondycja obniża się? Gotowy do zbioru. Pielęgnuj. Czemu nie mogę zabrać biopaliwo? Nie jest gotowe. Co właściwie mogę zrobić z mąki ze świerszczy? Nie wiem. Ale miałyśmy coś kupić. No właśnie, bo chciałam jeszcze pszczoły. Słuchajcie, z pszczół można zbierać wosk pszczoli. Tak. Wosk pszczeli, ale z tego co widziałam u Miss Scarlet nie da się go przetworzyć z jakiegoś dziwnego i zupełnie niezrozumiałego dla mnie powodu na świece. Trzeba go najpierw przerobić w tym przerabiaczu. Ja podejrzewam, że to jest jakieś niedopatrzenie i że to się pewnie zmieni tam w jakiejś kolejnej aktualizacji. Boże! Aktualizacji. Bo to jest bez sensu. Ale no, na razie jest jak jest chyba. Zresztą zaraz zobaczymy. A co to? Kawiarenka, Wolnek, Ptok, firmy luźny, Janek, jakie to słodkie. Dobra. Co ja tu potrzebuję? Ciekawe właśnie, kurde, zniknął nam ten kosz na śmieci i go nie ma. I już. Co to? Stanowisko ogrodnicze, to nie. Potrzebujemy maszynę do... Generator wody to nie. Oto. To mam wam maszyna do recyklingu. Potrzebujemy maszynę do recyklingu. Słuchajcie, potrzebujemy tu sobie chyba zrobić jakiś garaż albo coś. No bo to tak bez sensu. Musimy mieć jakąś wiatę. Jakieś takie miejsce, wiecie. Typowo do roboty. Tak mi się wydaje. Zostało nam 960. To była taka wiata gdzieś. O. Taka pergola. Dlaczego nie mogę jej tu postawić? Nie może przenikać przez inne obiekty. Dobrze. Move objects on. I teraz już może. Taka pergolka. No dobra, myślę, że na ten moment. Czemu by nie? Niech sobie stoi. I chciałabym jeszcze. Chciałabym jeszcze zajęcia i umiejętności. O,
Co ja bym jeszcze chciała? Myśl, Agatka, myśl. Chyba nas nie stać na to, co bym chciała. No. Stół stolarski bym chciała, ale nas nie stać. Trudno. W takim razie to sobie tą logikę musisz podszkolić na jakiejś książeczce. Albo, a można tu nie. Nie, nie można. Musiałabym mieć szachy chyba. No dobrze, kupimy jakąś książkę po prostu. Kup książki. Umiejętności. Logika. Logika. Gdzie jest logika? Można się logiki z książki nauczyć? Pewnie tak. Logika tam pierwszy. Gratuluję za kupu. W wybranym regale. Czytaj. Logika tam pierwszy. Dobra, tutaj mamy do usunięcia wszystkie powiadomienia. A ty, moja droga, co? Tobie się siku chce. Idź najpierw, siusiu. W sumie potem możesz iść spać. Aha, taka kolejność. No, psz, psz, psz. Bez sensu. A, bo ty jesteś głodna, to ty najpierw zjedz. Co to? Kontynuuj. Pieczone ziemniaki. Aha, z grilla. Siusiu? Wykąp się. I dopiero wtedy ucz się logiki. Dobrze, a ty? Musimy o nie trochę zadbać. A ty, siusiu, idź spać, a potem coś zjesz. Tamta pewnie, o właśnie. Tamta, czyli Sonia, pewnie zdąży w tym czasie upiec ziemniaki, w związku z czym wszystko w normie. Przecież masz tutaj, umyj ręce, no zlew, bez sensu. Poszło myć ręce do kuchni. Już ci mówię, to są czasami inteligentni. Simowie są czasami inteligentni jak, nie wiem. Naprawdę, nie wiem. Dobrze, a ty co? No teraz idziesz spać, tak? Ty niestety nie zjadłaś, bo... Bo w sumie nie wiem co, ale to jest jakaś kanapka. To ją zjedz, co? Chyba nie jest w najlepszym stanie, ale jeszcze nie jest zepsuta, to zjedz. Tu by trzeba było jeszcze wyczyścić. Użyj kapki wysiłku. O, jakie to słodkie. A potem idź spać. Oj, przepraszam. Dobra, moi drodzy. Te dziewczyny idą spać. I ja się z wami widzę, jak one się obudzą. Okej, słuchajcie, jest ranek, dziewczyny jeszcze śpią, ja tutaj im poustawiam, żeby porobiły to, co mają porobić. Możesz coś ugotować. O, tu się mąka ze świerszczy przydam, świerszcze z popcornem, świetnie. Zastanawiałam się, do czego jest mąka ze świerszczy, to już wiem. A tutaj co? Sprzedaj główki czosnku, ty jeszcze śpisz, ja ci to ustawię, żebyś sobie co? Czytała tą logikę. Tutaj wiele nie zdziałamy. Oddaj głos na lokalne działania w dwóch osobnych głosowaniach, czyli niestety musimy poczekać na inne głosowanie. Wyślij koncept do... No wyślij koncept w sumie. Jakiś tam masz koncept, to go wyślij. Bla, Boże, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Lokalne plany działania. Chciałam zobaczyć, czy coś się zmieniło od wczoraj. Ty tutaj tworzysz, to dobrze. Musimy kupić, musimy im w ogóle właśnie tą parcelę trochę doprowadzić do porządku. Ja myślę, że udało im się osiągnąć jakąś tam, wiecie, neutralny poziom, tak? Bo wychodziliśmy od takiego kiepskiego poziomu ekologicznego. Teraz mamy neutralny tutaj w okolicy, więc to jest już dobrze. Myślę, że to jest czas, żeby zacząć się bawić troszeczkę ich parcelą, ale nie za bardzo mamy pieniądze, więc ja sobie muszę tutaj z nimi pograć i pozarabiać, jakby już poza wizją.
O, zbierz plon ziarna soi. Będziemy mieli ziarna soi. Biegnij po ziarna soi. Bo widzicie, bo... No teraz się nie pojawił się wosk sojowy. Sprawdź później, ale tu możemy zebrać ziarna, ale fantastycznie. No to jest po prostu czad. Dobra, bo ja się zastanawiałam, skąd wziąć ziarna soi, a to się okazuje, że to rośnie po prostu, tak wiecie, na zmianę chyba. Nie wiem w sumie, z czego to wynika, ale okej, dobrze. Będą ziarna soi. Jestem mega przeszczęśliwa z tego... Z tego powodu, Boże, naprawdę nie mogę się dzisiaj wysłowić. Na koniec. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Gadam chyba trochę więcej niż normalnie, więc to też jest jakiś tam plus. O, czekajcie, bo nam się tutaj coś zroiło na roślince. Opryskaj przeciwko owadom. Zbierz korzenie taro. Właściwie do czego nam korzenie taro? Bo ja nie pamiętam. Ale tu mamy pozbierane, więc ja to powrzucam do lodówki. Będzie na czym gotować. Coś jeszcze? Nie, chyba. Co to? Sterta śmieci. Ach, sterta śmieci sobie przerobimy za chwilę. Tu mamy świecę. No i tak, no właśnie. Jedną świecę to ja bym sobie faktycznie zostawiła. Pobudzona, chrupiąca. Ojejku, jakie to słodkie. Ale to chyba było tylko na jedną osobę. No trudno. Pewnie tylko tyle mąki miała. A właśnie. Czy nasze robaczki wytworzyły nową mąkę? Jeszcze nie. To może popielęgnuj, jak skończysz. A tu mamy ziarno soi. Ziarno soi. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, no, ziarna soi sobie. Posadzimy sobie tego więcej. A to dlatego, że nam się przyda. Pytanie moje brzmi, czy ziarno soi nadaje się do gotowania? Chyba tak. Grzybki też. Dobrze. Ty tam popielęgnuj. Liście szałwi. Sprzedaj wszystko i się tutaj zajmij. Zasiej. Zasiej. I zasiej. Zasiej. Ty się uczysz? A, to tak się uczysz chodząc. No dobrze. A jak już pozasiewasz, to jeszcze podlej może. Ojoj. 12. Okej, to nie będziemy już, wiecie. Przepraszam, nie będziemy już tutaj głosować. Ja chciałam tylko sprawdzić dla pewności. A ty, skoro ona pozasiewała, ty tu spryskasz też dobrze. Czy możesz podlać? Nie potrzebuje wody? Ta potrzebuje, no to podlej. O, osiągnąłeś poziom drugi ogrodnictwa, to już jest dobrze. A to właściwie który masz? Bo ja nawet nie wiem. A, pierwszy. Tobie by się w sumie przydało troszeczkę się bardziej z tym ogrodnictwem pozajmować. Ale dobrze, ty sobie tutaj zrobisz teraz, widzę, recykling własnych śmieci. Chyba tak. Użyjesz do produkcji kompostu, no dobrze. A właśnie, bo ja chciałam jeszcze im kupić te. Jakim tam? No. Pszczoły. Tak. Podlej teren. Nie. Stój. W sumie obie możecie popodlewać. Dobrze. Część podleje jedna, część podleje druga. To się tam akurat poustawia. Co ty byś chciała? Zabawa. Osiągnij trzeci poziom umiejętności wytwarzania. Dobrze, to ja cię poproszę o kolejną świecę. Użyj maszyny do recyklingu. Dararara. Będzie ten sok pomarańczowy, słuchajcie. A ty co? Ty zgłodniałaś, będziesz coś gotować. Dobrze. Gotuj sobie. Czy ty ogarnęłaś w ogóle tą logikę do końca? A nie, o Boże, o Jezu, tak, to jestem ja.
kazami się uczyć logiki, a ona ma się uczyć majsterkowania. To jestem ja. To jestem ja i po prostu mój ogar. Ach. No trudno. Dobrze, znajdziemy majsterkowanie i też się pouczy. Aha, jestem nieogarnięta po prostu totalnie. Majsterkowanie tom pierwszy. No nic, będzie wykształcona. Czytaj, 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 majsterkowanie, okej. Okay. Ale w sumie mogłaś skończyć przygotowywanie jedzenia. Kontynuuj chipsy z salsą. Też sobie wymyśliłaś. Właśnie otrzymałaś swoje pierwsze fragmenty z... No nie takie pierwsze. Pierwsze z domowej maszyny, ale to tak w ogóle to nie takie pierwsze. Trochę by ci się rozrywki przydało, co laska? A w ogóle gdzie? Otrzymałaś i co? Elementy i fragmenty wykorzystujesz do tworzenia. Aha, o Boże, tak, bo one się zapisują chyba jako te takie, o tu, tu takie. No dobrze, 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 dobrze. Użyj maszyny, to jeszcze raz. Jeszcze raz Cię poproszę. Poddaj coś tam recyklingowi. W sumie możesz poddać książkę, jak ją złowić, nie będzie nam już potrzebna. Jakąś makulaturkę z niej uzyskasz. To tutaj widzę, dokończasz. Co z książką zrobiłaś? Nic. Ale nie przeczytałaś, tak? Logika, odłóż. Cóż żeś zrobiła z tym, z majsterkowaniem? Czytaj. Nic. Po prostu nie ogarnęłaś. Co tobie w ogóle? Niepotrzebne wydatki. Aha, no tak, bo nie miałaś składników. Boże, jak ona mnie denerwuje z tym. Dobra, moi kochani, myślę, że nagrywam już wystarczająco długo. Dziewczyny tutaj sobie żyją. Tak jak widzicie, musimy zrobić trochę pieniędzy, więc ja sobie pogram z nimi poza wizją i spróbuję osiągnąć tutaj o, te poziomy, bo o, widzicie, to już mi się udało. Lukrecja idzie zjeść, ale Lukrecja, to sobie daruj jedzenie. Ja Cię poproszę, żebyś tu zrobiła świecę jeszcze. Może zanim ja skończę do Was gadać, to ona sobie akurat wbije ten poziom i miejmy nadzieję... Nie, chyba nie wbije. Chyba potrzebuje trochę jeszcze więcej czasu na wbicie tego poziomu, tej umiejętności. Ile to tam? 61%. No właśnie, a może ona też może książkę poczytać, co? Kup książki. Bo nawet nie sprawdziłam. Wytwarzanie to będzie gdzieś na końcu. Zielarstwo, wędkarstwo. O, pewnie nie ma. Nie, jest wytwarzanie. Wędkarstwo powinno być przed wytwarzaniem alfabetycznie. Taka uwaga. Dobrze. To jeszcze zobaczymy, ile kosztują pszczoły i w związku z tym, że już długo nagrywam, nie chcę Was zanudzać i w ogóle, to się z Wami żegnam. Tak? Ul, nie. Nie, nie, nie to chciałam. Chciałam ul. 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 Urszuli. O, właśnie to. Jest ul i nas stać. Bardzo się cieszę. Dobrze, ulu Urszuli. Ul Urszuli postawimy sobie tu. I będę prawdopodobnie sobie, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno będę sobie tutaj ulepszyć tą parcelę, jak już zarobię trochę pieniążków. Zmienimy kolor. Jakie mamy kolorki tutaj w ogóle? Chyba taki mi tu pasuje. Dobra. No, bo już nam mało zostało. Słuchajcie, musimy pozarabiać. Dobra, moi drodzy, żegnam się z Wami, do usłyszenia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeśli tak, to zapraszam do dawania łapek w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia i pa, pa!